wpisując się za znakiem New Age. Stworzyli finansowe imperium, zdolne równać się z rządami państw. Mają tak dużo pieniędzy? Awangarda włada międzynarodowymi korporacjami. Mają całe planety, a pri własne armie. Jeśli zniszczą równowagę, będą mieli wszystko. Zawładną obydwoma światami. Więc w zasadzie nie mamy szans przeciw takiemu wrogowi. Jeśli powstrzymamy siły chaosu i zapewnimy ciągłość roli strażnika równowagi, wtedy przegrają. Gdzie jest klucz do krainy strażnika? W Arkadii. Klucz składa się z dwóch części. Jedną z nich jest sam dysk, a drugą cztery klejnoty, oczy smoka. Dzięki nim dysk nabiera mocy równowagi. Kto może coś wiedzieć o bramie do krainy strażnika? Tego nie potrafię ci powiedzieć. Ale wiedzę o bramie posiada ktoś tutaj w Stark. Musisz udać się do Arkadii, przestudiować księgi, porozmawiać z Minstrum i wszystkimi, którzy mogą coś wiedzieć. Ale nie teraz. Najpierw dokończymy nasze zadanie tutaj. Gdzie jest dysk? Dysk pozostawiono 10 tysięcy lat temu pod opieką wartownika. Na początku trzymano go na widoku, ale po tym, jak próbowano go ukraść, został ukryty. Oni będą wiedzieć, gdzie jest. Zapytaj Tobiasa. Westru Tobiasa. Gdzie są cztery klejnoty? Ach, oczy smoków. Są w posiadaniu smoków. Dwóch w Arkadii i dwóch w Stark. Białego smoka i starego smoka musisz znaleźć sama. Z pozostałymi pomogę ci. Jak mamy powstrzymać ten chaos, o którym cały czas mówisz? Ty jesteś kluczem do sukcesu, April. Masz moc otwierania tunelu, ale to nie wszystko. Jesteś dzieckiem równowagi i... Nie. To musi jeszcze poczekać. Samym swoim istnieniem powstrzymujesz chaos. Bez ciebie wydarzenia ostatniej nocy mogłyby skończyć się znacznie gorzej. Ten mały wyłom mógłby się utrwalić. Ja nic nie zrobiłam. Więc wyobraź sobie, jaką moc może mieć twoje świadome działanie. Zaufaj mi, seniorita. Walka z chaosem jest dla ciebie instynktowna. Zobaczysz to wyraźnie i będziesz wiedziała, co zrobić. Najbardziej jesteś potrzebna w Arkadii, bo tam chaos jest częścią rzeczywistości. Fala powodziowa najpierw uderzy tam. I jeśli jej nie powstrzymamy, zanim uderzy w Stark, nie będziemy mieli najmniejszych szans. Musisz udać się do Arkadii. Ale dopiero, gdy uporamy się z naszym zadaniem tutaj. Dobrze, więc to wszystko? Załatwić awangardę, znaleźć strażnika, a poza tym dysk mający 10 tysięcy lat i cztery klejnoty smoczego oka. Ha, jeszcze jedno, April. Musisz po drodze uporać się z fizyczną manifestacją chaosu, bo to jest twoje przeznaczenie. To niemożliwe, Cortez. Nie mogę tego zrobić, mam 18 lat, jestem artystką. Nie, nawet nie, jestem nikim. Nie możesz złożyć tej odpowiedzialności na moich barkach. Nie udźwignę tak wiele. Pomogę ci, April. Inni mi też pomogą. Nie jesteś sama. Ale czuję się bardzo samotna. Nikomu nie mogę powiedzieć: cześć, jak leci, jestem wybrana. Możesz pomóc mi zbawić świat przed złem i chaosem? Nie ma żadnych wybranych. Są tylko ci, którzy coś robią i ci, którzy siedzą z założonymi rękami. Wybór należy do ciebie. Nie mam żadnych magicznych mocy. To prawda, ale wciąż masz wybór. Proroctwa nigdy nie determinują czynów pojedynczego człowieka. Wybierasz jedną z wielu możliwych dróg. Chociaż czasem drogę blokują okoliczności, na które nie mamy wpływu. Świat zależy od ciebie, ale nie zostałaś wybrana. Sama wybierasz, kim jesteś i kim zostaniesz. Tak, uratujmy świat. Gdzie zaczynamy? Tutaj, w Newport. Musimy dowiedzieć się czegoś o awangardzie. Gdzie mają swoją kwaterę główną? Czy trzymają w niewoli strażnika? Jakie są ich słabe punkty? Gdy już się tego dowiemy,
Jasne. Tylko gdzie do diabła mam się czegoś dowiedzieć o awangardzie? W bibliotece? W sieci? Cenne informacje niełatwo znaleźć. Pamiętasz obraz, który ci wczoraj pokazałem? Pewnie. Malarz, chłopak o imieniu Warren. Opowiadałem ci o nim, prawda? Warren jest zaangażowany w wiele spraw, które nie są do końca legalne. Ma kontakty. Może naprowadzić nas na ślad. Dobrze. Gdzie go można znaleźć? Mój przyjaciel, ojciec Raoul, z katedry na Hope Street, ostatnio się z nim kontaktował. Jego zapytaj. Zaraz. Powiedziałeś Hope Street? Si. To najniebezpieczniejsza część Newport? Naprawdę? Nie jestem na bieżąco. Pamiętam Hope Street z czasów, gdy ją zbudowano. Wtedy to była miła okolica. To musiało być bardzo dawno temu. Mimo to na pewno nic ci nie grozi. Jesteś przecież dziewczyną. Szanujący się dżentelmen nigdy nie skrzywdzi dziewczyny. Właśnie tych szanujących się dżentelmenów obawiam się najbardziej. Ale poradzę sobie. Ojciec Raoul, tak? W katedrze na Hope Street? Tak. Wskażę ci właściwą drogę i pomoże znaleźć Warrena Hughesa. Jutro wieczorem, jak już się z tym uporasz, musimy się spotkać w katedrze. Ja też chcę porozmawiać z Raoulem. Okej. Więc taki mamy plan? Dziś wieczorem baw się dobrze. Kto wie, co przyniesie przyszłość. Dobranoc. Baw się dobrze. Aha, ci wróć do domu. O kurde, gdzie będzie? Ja niczego nie klikłam, to ona sama poszła? Dobra, pamiętnik dawaj, co to jest? Aha.